Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Razem ze mną w studiu profesor Marek Kita. Serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o ekumenizmie. Pan profesor jest człowiekiem, który ekumenizm zna z praktyki i z teorii. Mm. Choć podejrzewam, że może się Pan trochę obrazić, bo teologia nie ma być działką tylko i wyłącznie teoretycznego mm. rozprawiania, ma nas inspirować. Ale czy dzisiejsza teologia faktycznie ożywia chrześcijan, ludzi kościoła do dążeń ekumenicznych i czym takie dążenia mogłyby być? Myślę sobie, że są tacy teologowie, którzy rzeczywiście w tą stronę myślą. Moim jednym z takich ważnych nauczycieli teologii był ksiądz profesor Chryniewicz Świętej Pamięci, który no, był taką chodzącą jednak ekumeniczną teologią. Przede wszystkim, oczywiście, wszyscy wiemy, że był w dużym dialogu z teologią prawosławną, ale jego spojrzenie było bardzo szerokie i on był otwarty również na całe doświadczenie chrześcijańskie. No to jest taki jeden z przykładów, ale myślę sobie, że głęboko ekumeniczną teologię uprawia też ksiądz profesor Halik, czeski teolog współczesny, wciąż żyjący, co daj Boże, jeszcze trochę. Więc myślę sobie, że to jest takie trochę, można szukać takich teologów, którzy rzeczywiście łączą. Bo to jest taka historia, żeby połączyć taką dobrą erudycję, ale z rzeczywiście żywym doświadczeniem zarówno doświadczeniem duchowym bycia z Bogiem, jak i, jak i doświadczeniem, właśnie spotkań z, z siostrami i braćmi, bo także innych wyznań. Bo to jest trochę tak, że ja lubię mówić o ekumenizmie że z jednej, to są jakby takie dwie strony medalu na pozór odmienne, jak to ze stronami medalu bywa. Znaczy na pozór w dwie strony zwrócone, ale to są dwie strony jednego medalu, że z jednej strony nie ma teologii sensownej, prawdziwej, jeśli nie jest ekumeniczna. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. On po to oddał życie. Tak mówi święty Jan w Ewangelii, że Jezus oddał życie, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I Jezus jest tym, który jednoczy ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. Więc ktoś, kto przejął się Jezusem, kocha Jezusa, jest w relacji z Jezusem, nie może mu być obojętne to, że uczniowie Jezusa, mhm. czyli słudzy tego pojednania, się pokłócili. No ale muszę wejść w zdanie, bo tak sobie myślę, że w takim razie nie było sensownej teologii, no mniej więcej do Soboru Watykańskiego drugiego, chcąc tak myśleć, prawda? Ja oczywiście przesadzam, bo Aż wiem, tak że... tak nie było, bo że... byli zawsze outsiderzy, którzy mhm. szli troszkę w poprzek. Jeśli chodzi o teologię taką w ogóle okresu nowożytnego, to ja czasem mam wrażenie, że najciekawszą teologię robili nie teologowie. To znaczy, najciekawsze refleksje na temat Boga były raczej autorstwa filozofów, takich autorów, ale to dlatego, że teologowie niestety ugrzęźli w sztywno rozumianej scholastyce, takiej neoscholastyce albo postscholastyce, i to ich zamykało na język kultury która była dookoła. Jak mhm. teologia przestaje być komunikatywna, to jest właściwie nie wiadomo po co. No i w ogóle e, trudno no. cokolwiek zrobić, jeżeli mamy tylko to mi wolno, tego tak, nie wolno. Przed tak, chwileczką, tak. no to parę parędziesiąt lat temu, nawet nie sto, nie można było się z chrześcijaninem Oczywiście. innego wyznania pomodlić. Nie można tak. było wejść do kościoła wyznawców mhm. niekatolickich. Ale byli tacy szaleńcy, jak ojciec Couturier we Francji, brat Roger w Szwajcarii. Było trochę takich ludzi, którzy tak trochę po... Trochę na pograniczu tego, co im było wolno, nie? na takich byli... marginesach się poruszali, ale jednak coś robili, nie wychodząc ze swoich kościołów, a jednak budując takie, takie, takie no, wypustki. No i to jest ten kamień milowy, to jest ta ogromna zmiana, to jest ten przewrót XX wieku mhm. i soboru Watykańskiego II, kiedy faktycznie mówimy tak. Mhm. Ekumenizm nie jest jakąś fanaberią niebezpieczną, tak. tylko jest. Y on należy do serca, tak. do serca w ogóle chrześcijaństwa, do serca teologii. Święty Jan Paweł II napisał w encyklice Utunum Sint takie zdanie: Wierzyć w Chrystusa to pragnąć jedności. Mhm. To jest nieoddzielne. I teraz jeszcze, to jest ta historia, rzecz jest we współodczuwaniu z Jezusem, to znaczy w pragnieniu, takiej, my we wspólnocie szemeonew mamy taką modlitwę, że prosimy Jezusa o jedność chrześcijan taką, jakiej On chce i osiągalną poprzez środki, jakie On wybiera. To nie jest tak, że my już wiemy, jak mhm. powinna wyglądać nasza jedność. To znaczy, wszyscy mają przyjść do nas i wtedy będzie jedność. Nie tak, dlatego, że Kościół jest ludem w drodze. Nawet jeśli wierzymy, że w Kościele katolickim mamy pewien komplet Nauczania, to święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, jeśli ci się wydaje, że coś wiesz, to jeszcze nie wiesz, jak to wiedzieć. Więc nawet jak mamy komplet, to jeszcze nie do końca może przyswoiliśmy ten komplet. Mhm. A po drugie, nikt inny jak sam Jan Paweł II w odpowiedzi na pytanie Messoriego, w przekroczyć próg nadziei, dlaczego duch święty pozwolił na podzielenie się chrześcijan? Dlaczego ta modlitwa Jezusa jakby zawisła w próżni? Jan Paweł II to jest bardzo ciekawe. To nie było orzeczenie magisterialne, to mhm. nie było nauczanie ekskatedra, to była refleksja. Prywatna, ale Jan Paweł II odpowiedział A może Duch Święty na to pozwolił, bo gdybyśmy się nie porozchodzili, to w tym dążeniu do jednolitości zdusilibyśmy coś ważnego z Ewangelii. Może trzeba było, żeby jednak wielorakość, pewna rozmaitość, pewne bogactwo Ewangelii zostało nienaruszone. I ja myślę, mhm. że to jest ważna historia, że różnorodność, która nie musi oznaczać braku jedności, i jedność, która nie musi oznaczać mhm. jednolitości. To jest odwaga, żeby w czymś, co no, uważamy jednak za niedobre, tak, że mhm. jest podział, że za tym podziałem idzie też często szła często nienawiść tak. i, i różne złe rzeczy, ale żeby jednak w tym podziale zobaczyć. Yy, Rzeczy dobre i mhm. rzeczy cenne, mam wrażenie, że mimo że już mamy to właśnie ekskatedra wręcz powiedziane, że tak, że ekumenizm, dążenie mhm. do jedności chrześcijan jest czymś dobrym, że jesteśmy wszyscy braćmi, że na wielu Polach możemy współdziałać. Tak. To mimo wszystko mówienie tak bardzo pozytywnie o ewangelikach, o wspólnotach ewangelikalnych, mhm. o no, chrześcijanach różnych innych wyznań. No, nie zawsze jest mile widziane, mm. jest podejrzane, że już nie użyje tego Pentekostalizmu, który nam tutaj ciągle gdzieś krąży. Pentekostalizacją to jest naprawdę takie. Yy, yy, znaczy, coś na rzeczy jest yy, w, tych, w tych krytykach, które się mówi, ale to jest też wrzucanie do jednego worka rzeczywistości bardzo zróżnicowanej. I ja to się modlę o Pentekostalizację jako nowe zielone święta, mm -hmm. yy, jako nową świadomość Kościoła, że żyje cały czas zanurzony w Duchu Świętym. No, to jest Boże mm -hmm. święte i dobre. Dostrzec dobro w tych, którzy nie są w 100% z nami, którzy mm. idą inną drogą i którzy w ramach jedności wcale nie chcą przejść do kościoła katolickiego. Mm. Odwaga czy konieczność? To ja tylko szybko dopowiem y, tę drugą stronę medalu, żeby nam to nie uciekło. Bo mm -hmm. druga strona medalu jest taka, że jakkolwiek ekumenizm jest w sercu. Ewangelii i głoszenia, i, i praktyki chrześcijańskiej, to z drugiej strony ekumenizm nie polega na mówieniu o ekumenizmie. Mhm. I w tym sensie ekumenizm dzieje się przy okazji. Przy okazji czego? Głębokiego przeżywania swojej wiary. I mam takie wrażenie, że to działa tak. Jeśli naprawdę głęboko żyje Chrystusem, to nie ma szans żebym nie zaczął kochać tych, którzy też głęboko żyją Chrystusem. A jeśli oni w jakichś punktach kilku a może wielu różnią się ode mnie, ale cały czas żyją miłością do Chrystusa, to oni są moimi braćmi. Jakby to nie wyglądało, przypomina mi się takie trochę świadectwo, kiedyś brałem udział w takich rekolekcjach ekumenicznych w Laskach pod Warszawą. I prowadzący te rekolekcje, któregoś razu zaproponował, żebyśmy siedli w kręgu i podzielili się świadectwami, jak się u nas zaczęło z ekumenizmem. I ja zapamiętałem świadectwo pewnego młodego księdza, który opowiedział, że u niego to się zaczęło, jak był klerykiem w seminarium w czasach postanie wojennym i do seminarium przychodziły dary z Niemiec, a on mówił dobrze po niemiecku, więc był wyznaczony do Kontaktów z tymi Niemcami, którzy przywozili te dary, i tam była taka pani starsza, która się z nim zaprzyjaźniła i zaprosiła go na wakacje do siebie. Tu się stał mały cud, bo przełożeni seminaryni pozwolili Kalekowi na wakacje pojechać do Niemiec. I on spędził tam jakiś czas u tej pani w domu, to była starsza pani, i ona była ewangeliczką. I jego doświadczenie było takie, że on tam się przekonał, że ta kobieta bardzo kocha Jezusa. Mhm. I od tego czasu nie umiał już nie być ekumeniczny. <gry> mm -hmm. No właśnie, to ja wrócę do tego mojego pytania o to, że widzimy, tak, bo pytam o to, czy mówienie dobrze o chrześcijanach, którzy nie są w naszym obozie, że tak powiem, to jest konieczność, zauważanie w ogóle w nich dobra, czy odwaga, czy ciągle jednak jest to takie, że, bo oni nie chcą wcale zostać katolikami, oni chcą, chcą. dobrze żyć tak, jak mm -hmm. żyją, nie widzą w ogóle żadnej takiej potrzeby. No więc mm -hmm. y, dostrzeżenie tego dobra, kluczowa sprawa. Mm -hmm. Ewidentnie tak, Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, ale zabroniliśmy mu, bo nie chodzi z nami. Mm, Jezus, od świat, tak? Jezus odpowiada Nie zabraniajcie, bo kto nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Mhm. Więc to jest ta historia. Po pierwsze, jeśli oni się przyznają do Jezusa i robią różne rzeczy ze względu na Jezusa, to oni są moimi braćmi. Mało tego, oni są braćmi Jezusa i w ogóle to bym tak nie rozrabiał, no mówiąc o nich brzydko. W, nie? w ogóle trzeba powiedzieć, że w sobie powiedzieć, że halo, Bóg działa i to całą swoją mocą, tak. prawda, czyni cuda. No zresztą od nowa kościoła ta taka charyzmatyczna się rozpoczęła. Przecież nie w kościele katolickim, Ale prawda, oczywiście. więc no, gdzieś tutaj taki dysonans tak. to wprowadza nam no właśnie, jeśli uznamy, że Bóg tam działa, to oczywiście jest problem, bo jak ktoś jest zacietrzewiony antyekumenicznie, to byłby skłonny nawet twierdzić, że tam nie może działać Bóg. Ale tutaj już się naprawdę ocieramy o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. No nie wolno zaprzeczyć mhm. czemuś, co ewidentnie jest boskie. A widzimy autentyczną świętość u braci i sił z innych wyznań. Więc jak widzimy tą autentyczną świętość, to nie da się zaprzeczyć, że Bóg tam działa. Po drugie, albo trzecie, nie pamiętam. Jeśli uznajemy, a uznajemy, że oni też są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy, że przyjęli ten sam chrzest, co my. No i teraz tak. Kto przyjął chrzest, ten jest wszczepiony w Chrystusa. Czy naszą sprawą jest próbować wymierzyć, w ilu procentach on jest wszczepiony w Chrystusa? Mhm. Jest różnica pomiędzy, powiedzmy, pełnym kompletem. Takiego oprzyrządowania, bo powiedzmy nasze święte sakramenty przy całym szacunku dla nich, ale to są narzędzia łaski. Papież Franciszek pisze w Ewangelii Gaudium, że w kościele jesteśmy sługami łaski, która działa nieustannie poza wszelką możliwą kontrolą. I to jest ten problem. Antyekumeniści próbują być kontrolerami łaski. My nie mamy być kontrolerami łaski. My mamy być w służbie łaski. A Bóg działa na wszelkie możliwe sposoby. Jak mówi list do Efezjan, Kościół jest pełnią Chrystusa, który wypełnia wszystko na wszystkie sposoby albo wszystko we wszystkim. Tam jest po grecku panta en pazin". A z kolei w tymże liście do Efezjan, troszkę dalej, w czwartym rozdziale, mamy też taką fascynującą wizję tego, że się wznosimy w takim budowaniu ciała Chrystusowego, to jest w czwartym rozdziale Efezjan. Pisze autor, aż zejdziemy się wszyscy razem w jedności wiary i poznania syna Bożego, w człowieczeństwie doskonałym dojdziemy do miary wielkości Chrystusowego wzrostu. To jest wizja kościoła, który jest w drodze. Mhm. Nasza prawda jest drogą. Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą. I to nie jest tak. Nawet jeśli kościół katolicki ma jakąś, jakiś komplet, tak się, tak ufamy, prawda? To nie znaczy, że Kościół katolicki już to wszystko przetrawił, że się już nic więcej nie nauczy. Z I że tego Kościół kompletu. katolicki jest celem drogi dla nie innych, jest. prawda? Bo, bo tu jest chyba problem, który gdzieś tam nam się coraz bardziej w tej rozmowie też uwyraźnia, że co jest celem działań ekumenicznych? Mhm. Do czego my dążymy? Jak gdyby gdzie jest ta, ten kierunek główny? To znaczy, ja jestem akurat y, chyba w gronie tych y, szaleńców, którzy wierzą w widzialną jedność Kościoła, k, mhm. y, która kiedyś nadejdzie. Przez nato paruzję. Natomiast, daj Boże, natomiast y, y, my się we wspólnocie modlimy jedność, jakiej Ty chcesz, poprzez środki, jakie Ty wybierasz, i ja wiem, że ja nie wiem do końca, jakiej jedności chce Chrystus, y, i to On nam to pokaże, i to nam nas prawdopodobnie mocno za. Zaskoczy. Natomiast powiem taką historię. Jest taki dokument grupy z Dąb. Była taka słynna grupa teologów różnych wyznań. Taka półprywatna, bo oni nie byli delegowani oficjalnie przez władze swoich kościołów, ale byli to wybitni teologowie, którzy się przyjaźnili i spotykali się. Nazwa jest od klasztoru cysterskiego w niedaleko Lyonu. Teraz ten klasztor prowadzi wspólnota Szemonew, ale wtedy byli tam cystersi i tam się spotykała ta grupa. Ona dalej się nazywa Grupa z Dąb, chociaż się spotyka w różnych miejscach. Jest taki dokument grupy, z dąb o nawróceniu kościołów, bo właśnie idea jest taka. Ideałem nie jest ani to, że jeden kościół przeciągnie inne kościoły do siebie, ani to, że kościoły pozostaną równoległe i tak będzie aż do końca świata, ani to, że zrobimy jakieś takie swobodne pomieszanie wszystkiego. Tylko jesteśmy zaproszeni do drogi. Każdy kościół ma się nawracać do Chrystusa i do swoich źródeł. I tu mamy taką mistyczną wiarę, że jak każdy. Będzie się nawracać do Chrystusa, to się w końcu spotkamy przy tym Chrystusie. No to jest ciekawy argument, bo myślę sobie, że dzisiaj często jeżeli chodzi o dialog ekumeniczny, mm -hmm. już nie o dążenie ekumeniczne, to pojawiają się takie głosy. No, jak mamy budować jedność na przykład z kościołami protestanckimi, które pozwalają na małżeństwa homoseksualne, mm -hmm. które no inne inny ciężar gatunkowy, ale gdzie kobiety są wyświęcane mm -hmm. jako księża kapłani. No i tak dalej, możemy tu mnożyć rzeczy, które absolutnie nam nie będą do niczego pasowały. Mm. a to jest takie powiedzenie, to zajmijcie się swoją własną grzesznością i świętością i zobaczymy, jak na drodze a. tego nawracania nas Pan Bóg spotka. Ja bym nie sprowadzał nawrócenia do moralizmu. To znaczy, mm -hmm. tak, nad świętością zawsze warto popracować, ale trzeba pamiętać, że świętość to nie tyle jest perfekcja moralna, co należenie do Chrystusa. I ja myślę sobie i myślę sobie, że to jest też trochę moje powołanie jako Belfra, my musimy wracać do tego, ja mam teraz takie trochę w sobie pojęcie, nad którym myślę intensywnie, apologii ad intra, to znaczy takiej apologii od wewnątrz, bo myśmy się nauczyli, że będziemy wojowniczo bronić Ewangelii przed światem zewnętrznym. Najpierw musimy obronić Ewangelię przed samymi sobą, to znaczy wrócić do Ewangelii takiej, jaka jest, zobaczyć, co naprawdę mówi Jezus, co jest w Ewangelii istotnym punktem. Bo to jest trochę tak, jak Papa Franciszek mówi, że wszyscy wiedzą, przeciwko czemu katolicy są, ale mało kto wie, co właściwie katolicy niosą żywego. I y, y, kłopot jest w tym, że y, my naprawdę myślimy o pewnym pakiecie ideologicznym, zamiast myśleć o sercu Ewangelii, którym jest właśnie co? Wydaje się, że objawienie serca ojca, jak jest ojciec, objawienie tego, jak być. Człowiekiem na obraz Chrystusa, i naprawdę to możemy zacząć, na nowo studiować i na nowo się nawracać, i dzielić się tym z innymi braćmi i siostrami, bez spierania się o te rzeczy, w których na razie się kłócimy, Aha. czy też no, nie, jesteśmy w niezgodzie, i być może musimy pozostać w niezgodzie. Powiem tak, dzisiaj coraz wyraźniej widać, że to nie jest tylko kwestia dialogu międzykonfesyjnego. Dzisiaj, Bo to wewnątrz, dzisiaj w obrębie kościoła rzymskokatolickiego trzeba się pogodzić z tym, że są między nami różnice, w których się nie pogodzimy. One bardzo głęboko nas dotykają, sposobu rozumienia czasem pewnych rzeczy w kościele i chyba trzeba się nam nauczyć z tym żyć. Yy, nie w jakiejś takiej beznadziei, ale w tym, że do pewnych rzeczy może nas przekonać tak naprawdę dopiero Chrystus i naprawdę to nie jest ucieczka od problemu, żeby zadbać najpierw o to, o czym jest dobra nowina. Którą nam głosi Jezus, bo ona naprawdę nie jest o tym, że nie ma być małżeństw homoseksualnych, że nie ma być aborcji, że nie ma coś tam. Ja też jestem przeciwko aborcji, jakby co, ale, ale to nie jest mhm. y, ta pierwsza rzecz. I w ogóle my nie wytłumaczymy światu mhm. y, tego bez y, naszego najpierw świadectwa bycia Chrystusowymi, a my najpierw musimy wrócić do tego, że niezależnie od tego, jakie głupoty ktoś popełnił w życiu, niezależnie od tego, czy jego życie jest całkiem korekt według reguł religijnych, co Jezus robił? Chodził na kolację do ludzi nieregularnych, mm. w nieregularnych sytuacjach religijnych, z grzesznikami i celnikami. I modlił się za nich, żeby nie użyć słowa, błogosławił. Błogosławił. I <grym> y, 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 ja bardzo lubię powtarzać, że Zacheusz nie. Y, znaczy, to nie było tak, że Jezus poszedł do Zacheusza, bo Zacheusz się nawrócił. Tylko na, Zacheusz się nawrócił w konsekwencji tego, że Jezus do niego poszedł, mm -hmm. nie pytając o nic wstępnego. Podejrzewam, że Jezus dla znaczy nawet, nawet jestem wręcz pewny, że Jezus dla środowisk tych właśnie uczonych w piśmie, którzy go krytykowali, był właśnie takim dziwnym człowiekiem, który podważa same, same zasady, bo, bo co on robi? Bo on ośmiela ludzi, bo on wydaje się, że aprobuje zły styl życia, bo mm -hmm. on do nich chodzi. A Jezus wiedział, że zaczyna się od relacji. Nie nawrócimy nikogo obrażając go, nie nawrócimy nikogo ochrzaniając go. Mhm. E, Czyli wiem. mamy te relacje właśnie, to zawsze jest powtarzane, że dla w ogóle ruchu ekumenicznego kluczową sprawą jest relacje poznawanie tak. się. Modlitwa, o którym chciała za chwileczkę porozmawiać w kontekście tygodnia modlitw o jedność chrześcijan gdzieś, jednak te działania nasze są, tu jest ten punkt ciężkości, mm. prawda? Że to modlitwa tak. ma nas. Od tego się zaczyna. Mm -hmm. To jest serce. Ale właśnie a propos, od czego się zaczyna? Poprzedza Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, dzień judaizmu, tak to w Polsce jest mm. ułożone. I chciałam zapytać o to, czy właśnie ten dzień judaizmu w kontekście naszego pytania o tożsamość, bo trochę tak to było, prawda? Tak. Że my możemy się zbliżyć do siebie na pod warunkiem, że będziemy dobrze wiedzieli, kim jesteśmy. Tak. Że będziemy też troszeczkę ociosywać, jak gdyby to, hmm. co narosło, zobaczymy, co Ewangelia nam mówi, kim jesteśmy. Hmm. No i nie tylko Ewangelia, bo przecież mamy jeszcze Stary Testament. Jak ja, ja lubię mówić pierwszy testament, bo Stary Testament sugeruje, że przestarzały, on się, że on jest tak. przestarzały. A to jest pierwszy testament, który. Bóg, Bóg najpierw przemówił właśnie do, do, do Izraela. I odkrycie, to jest cały czas ważne. Że jesteśmy, właśnie, odkrycie tego, że to jest ciągle ważne, że naród wybrany nie przestał być narodem wybranym, mm -hmm. i że my faktycznie zostaliśmy w, w tę widoreś wszczepieni. To też jest ważny jakby stymulator procesów ekumenicznych, tak brzydko to powiedziałam, hmm. ale trochę tak to widzę, że to nam pomaga się zbliżyć hmm. do chrześcijan innych wyznań, kiedy wiemy, kim my jesteśmy tak. jako chrześcijanie wobec Izraela. Mieliśmy takie profetyczne postaci, jak świętej pamięci ojciec Daniel Rufajzen czy świętej pamięci ksiądz Peter Hocken, którzy wręcz y, mówili, że to, jest, y, że to jest rzecz źródłowa, to znaczy, jeżeli potrafimy na nowo odkryć nasze współistnienie z Izraelem, to można powiedzieć prawie automatycznie rozwiążą się nasze problemy anty znaczy międzywyznaniowe te, te mm -hmm. nasze antagonizmy to jest trochę tak no pamięci ojciec Daniel powiadał że to jest też problem takiego trochę nawrócenia się z greckiego myślenia o prawdzie i wierze na hebrajskie myślenie mm -hmm. o prawdzie i wierze dlatego że dla wiary Abrahama i to jest też wiara Jezusa wiara to jest wierzenie Bogu i ta wiara, greckie pistis znaczy zarówno wiara, jak i ufność. Także wierność wynikająca z tego. Wiara jest przede wszystkim poleganiem na Bogu. Nie tyle wyznawaniem poprawnej doktryny, mm -hmm. co poleganiem na Bogu. Oczywiście, jeśli polegam na Bogu, kocham Boga, chcę też wiedzieć, jaki on jest i co on chce, i dlatego nie są nieważne kwestie doktrynalne, ale nie są też nieważne, dlatego że mówią mi na przykład o środkach, jakie są dla spotkania z Bogiem, i to nie jest, nie jest byle co. Ale, Podstawową historią jest pokładanie zaufania w Bogu i my możemy być różnych prędkości, możemy różne rzeczy różnie rozumieć, ale jeżeli zaczęliśmy ufać Bogu, to już jesteśmy razem i tak to jest w judaizmie. Kiedyś ja tą spostrzeżenie zawdzięczam luterańskiej biblistce pani Kalinie Wojciechowskiej, pani profesor, i bardzo jestem wdzięczny za zwrócenie na to uwagi. Ona zwróciła uwagę na taki drobiazg, który wiedziałem, ale nie dostrzegłem. W czasach Jezusa i Świętego Pawła był Sanhedrin, główna rada żydowska, naczelna rada religijna, w której zasiadali razem, razem, faryzeusze i saduceusze. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie. Siedzieli razem. I siedzieli razem w jednym, to poważna sprawa. Mm -hmm. no tak, ale wspólnie coś ale oni, ustalać. Ale oni y, y, nawzajem się uważali za Żydów. Jedni wierzyli w aniołów, drudzy nie. Oni się nawzajem uważali za Żydów. Oni się razem modlili w świątyni. Oni nie odmawiali sobie prawa do przymierza z Bogiem. No może to jest taka trochę podpowiedź, że może niekoniecznie musimy być od razu we wszystkim zgodni, co nie znaczy, że te kwestie nie są ważne, mhm. ale może to niekoniecznie od razu musimy być we wszystkim zgodni, żeby się zacząć kochać. Mhm. No kamieniem milowym jest to, że my możemy się razem modlić, prawda? Bo tak. to, to przecież było niesamowite, że mo mo można nie było się razem modlić, tak. prawda? Natomiast na pewno jest sprawą bolesną i trudną to, że nie możemy stać razem na Eucharystii. Tak. I że im bardziej chcemy to jakoś uporządkować i teologicznie wyjaśnić, to zamiast stawać bliżej, się oddalamy. To jest różnie, dlatego że tak naprawdę jest też bardzo wiele, jednym z nieszczęść takiego ekumenizmu doktrynalnego jest to, że rzeczy, róży, do różnych fajnych rzeczy podchodzili w międzyczasie teologowie różnych wyznań dialogujących ze sobą, tylko te ich ustalenia zazwyczaj nie przebiły się do świadomości szerszej ogółu wiernych z ich Kościołów i niespecjalnie są brane pod uwagę przez przywódców kościelnych, więc to jest też trochę ta historia, że jest wiele rzeczy, w których jesteśmy dziś bliżej. Mm -hmm. Wie pani, no na przykład bardzo często w środowiskach katolickich można się spotkać z takim stereotypem, że na przykład Ewangelicy nie uznają obecności Pana Jezusa w Eucharystii, To jest nieprawdą. To mm -hmm. jest nieprawdą. Oni ją trochę inaczej rozumieją. Ale oni uznają realną obecność Jezusa w Eucharystii, przynajmniej Ewangelicy luteranie. Momencie, kiedy są na tak. I yy, 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 to jest jeden z takich przykładów, nie? Mhm. Czy, czy na przykład że prawosławni nie uznają papieża. To nieprawda. Prawosławnie uznają posługę papieża, tylko ją trochę inaczej rozumieją niż katolicy. I to są poważne historie, które. Bo my siedzimy w pewnych takich stereotypach odziedziczonych po okresie świeżych rozłamów i sporów, mm -hmm. i my ca cały czas powtarzamy, jak było. No, Bóg... definiujemy się przez to, że jesteśmy inni, że prawda? jesteśmy anty. I dlatego tak naprawdę, oczywiście to jest ból. I ja naprawdę mam, mam ze sobą doświadczenia Eucharystii, na której płakaliśmy wszyscy bo mieliśmy brata z kościoła luterańskiego i wszyscy przyszliśmy do komunii, a on nie. Mhm. I ja naprawdę miał... ludzie odchodzili tak. od komunii płacząc. To ja też czegoś takiego doświadczyłam, ale doświadczyłam też innej historii, takiej, kiedy ja byłam w kościele ewangelikalnym, który sprawował coś, co wyglądało oczywiście jak mhm. przetworzona, trochę bardziej nowoczesna, bo charyzmatyczna, ale jednak liturgia Eucharystii Aha. z wyznaniem wiary credo, które było jeden do jednego jak nasze tak. credo. I gdzie było... O, proszę Państwa, to dzwoni alarm, że pan profesor musi iść na pociąg, ale jeszcze dokończymy wątek. Tak jest. I rozdawana była właśnie chleb i wino. I, I ja musiałam zrezygnować w pewnym momencie z tego, bo wiedziałam, że. Kiedy z nimi stoję do wspólnej modlitwy, to faktycznie robię to, co w 100% mogę się w to zaangażować. Ale kiedy oni mnie zapraszają do dzielenie chleba i do wspólnego stołu, to ja wiem, że ten stół, który oni rozumieją jako Eucharystię, to nie jest dla mnie tym stołem. To znaczy, prawda, ja, ja ten stół mam gdzie indziej, mam go w kościele i, i przez szacunek do tego, co oni przeżywają, zrezygnowałam, choć to była przestrzeń właśnie braterskich kontaktów, tak. wspólnoty, tego, że no nie możemy udawać też, mm. że to jest ocharystia, Sen, że nie taki, jest. Tak, Sens mhm. takich doświadczeń jest taki, że one w nas budzą tęsknotę. My mamy we wspólnocie taki obrzęd oficjum o jedność chrześcijan, to jest albo jutrznia, albo nieszpory, które zaczynają się takim symbolicznym aktem wniesienia na i postawienia na ołtarzu pustego kielicha i pustej pateny, które tam stoją przez cały czas Liturgii, mhm. właśnie jako wyraz naszej tęsknoty za wspólną Eucharystią Chrześcijan, której na razie jeszcze nie możemy mieć, i to jest naprawdę wielka, wielka, tęsknota, ale mam wrażenie, że Bóg też słucha tej tęsknoty, i to też jest ważne, bo ja myślę, że najgorsze w ekumenizmie jest to, to brat Rożena tym, o tym mówił, Świętej Pamięci. Najgorsze jest to, kiedy my się do tego przyzwyczajamy, kiedy mhm. my myślimy, to już tak zawsze będzie. Yy, niestety my się w tej naszej wspólnotowej modlitwie o jedność, też modlimy o to, żeby Chrystus dał nam doświadczyć cierpienia podziałów i niektórzy się dziwią, dlaczego się modlicie o cierpienie, ale my się nie modlimy o cierpienie, tylko o wrażliwość. Yy, żeby nas yy, to bolało. Obchodziło. Nas to musi boleć, bo to, bo, bo to znaczy, że jesteśmy żywi. Jakby nas to nie bolało, to znaczy, że mamy, yy, za przeproszeniem, w nosie ciało Chrystusa, które yy. jest poranione. Yy. Mhm. Ostatnie pytanie, bo jak Państwo słyszeli, pociąg się zbliża tak. Ostatnie pytanie, na jakim biegu jest ten nasz ruch ekumeniczny? Mhm. Czy to jest coś takiego, że my po wielkim przyspieszeniu, po Soborze Watykańskim mhm. II, żeśmy bardzo zwolnili albo zbieramy siły, żeby wrzucić tam na wyższe i, i docisnąć? Jak to jest? To tak naprawdę bardzo jest zróżnicowane. Oczywiście są takie pesymistyczne stwierdzenia, jak właśnie, że jesteśmy na takim jałowym biegu są też takie powiedzmy optymistyczne, jak to kiedyś kardynał Kurt Koch powiedział, że wydaje się, że nic nie dzieje, ale jak samolot się wzbije na wysokość przelotową, to też się wydaje, że on się nie porusza, on wtedy leci najszybciej. Tylko to jest takie dość optymistyczne. Ja nie wiem, czy to jest jak sprawdzić. Natomiast ja bym raczej miał taki trochę obraz. Kiedyś Olivier Clemont, taki francuski teolog, jeden z moich ulubionych, miał taki obraz kościoła, który jest takim prastarym drzewem starym, popękanym. Ona jest częściowo, ma takie jakieś kawałki uschłe, ale w innych jest życie, ono jest popękane, różnie się porozkładały te soki żywotne, ale gdzieś tam coś się dzieje i ja myślę sobie, że w tej przestrzeni ekumenizmu jest trochę tak, że oczywiście są jakieś formy ekumenizmu, które wydaje się, że się chyba trochę przeżyły. Są takie, w których obserwujemy takie zmęczenie, bo się z tego zrobiła taka dyplomacja kościelna, się od czasu do czasu hierarchowie mhm. spotkają, uśmiechną się do kamery, jest fajnie, a potem nic się dalej nie dzieje. Że są spotkania ekumeniczne, na której przychodzi ta sama garstka ludzi mhm. coraz starszych, ale są też przestrzenie, gdzie się ludzie spotykają i, i żyją na co dzień. W domach mojej wspólnoty żyjemy razem z braćmi ewangelikami, z braćmi prawosławnymi. Są akcje misyjne i dzieła miłosierdzia, które robimy razem coś się takiego wydarza w takim dialogu życia. I jest jeszcze jedna rzecz, że przy tym niesamowicie szybko teraz się społeczeństwie mhm. nagle okazuje się, że no, chrześcijanin jakiegokolwiek, przepraszam, powiem, wyznania tak. jest dla mnie kimś bliskim, Oczywiście. dlatego, że reszta świata już w ogóle nie jest zainteresowana Bogiem i Kościołem, mhm. a tutaj mam człowieka, który owszem inaczej wierzy, ale wierzy. Złośliwi mówią, że doskonale o tym wiedzą wrogowie chrześcijaństwa, którzy mordują katolików, protestantów i prawosławnych równo, nie pytają Wyznanie wystarczy, że jesteśmy chrześcijanami. I to jest ta jedność, krwi. od tego zresztą ten ruch krwi... ekumeniczny się rozpoczął. No, prawda? Która, zresztą, no, która pokazuje, że, że naprawdę to, co nas łączy, jest i tak większe od tego, co nas dzieli, nawet jeśli dzieli nas wiele rzeczy. Ale to, pamiętam taką historię, to jest z troszkę innej beczki niż ekumenizm, ale blisko. Kardynał Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, miał takie spotkanie w pewnym momencie jako dyplomata papieski w Turcji z miejscowym tam jakimś ministrem, no bardzo dalekim od chrześcijaństwa. Podobno ten człowiek potem to pamiętał jako taki moment, który go zbliżył do chrześcijaństwa, bo w rozmowie, która się tak troszkę początkowo nie kleiła, kardynał Roncalli powiedział w pewnym momencie, wie pan co, co nas właściwie dzieli, nasze poglądy? Pan przyzna, to tak niewiele. I wie, to wcale nie był small talk. I to, Tak, i, i, i to naprawdę to jest to, że w głębi mojego serca pracuje nade mną Duch Chrystusa. Mhm. W głębi serca mojego brata działają jakieś głody i tęsknoty duchowe i my naprawdę nie jesteśmy daleko od siebie w naszym człowieczeństwie, w naszej wierze, jeśli mamy wiarę. Nasze poglądy nie są nieważne, ale one jeszcze nie, nie stanowią o wszystkim. To, co zwiemy różą pod inną nazwą, nie mniej by pachniało, mówi Julia u Szekspira. Więc to, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego tak samo powiedzieć o Panu Jezusie, nie znaczy, że już teraz nie możemy Go razem kochać, a przede wszystkim siebie nawzajem. I to jest kapitalna puenta, niczego więcej nie będziemy dodawać. Mm. Profesor Marek Kita był moim gościem. Dziękuję bardzo. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.